Blisko rok temu podczas forum gospodarczego głośno mówiono o szerokiej współpracy między 5 powiatami starogardzkim, tczewskim, malborskim, sztumskim i kwidzyńskim w ramach obszaru inwestycyjnego Dolnej Wisły. Przez ten czas niewiele poczyniono w celu scementowania przyszłych działań. Zdaniem starosty starogardzkiego cisza przy tym projekcie jest tylko pozorna. Forum odbyło się w październiku ubiegłego roku i to był czas krótko przed wyborami. Dlatego na tamtym forum wszyscy starostowie 5 powiatów, które miałyby tworzyć obszar inwestycyjny Dolny Wisła, więc powiat starogardzki, powiat tczewski, malborski, sztumski i kwidzyński, wyrazili wolę współpracy w zakresie tworzenia tego obszaru. Ale trzeba było poczekać do wyborów, ponieważ tutaj spodziewaliśmy się, że no, wybory mogą przynieść jakieś zmiany na stanowiskach starostów i tak się rzeczywiście stało, więc trzeba było trochę odczekać, aż nowo wybrani starostowie, a dotyczyło to powiatu tczewskiego oraz sztumskiego, ułożą sobie pracę z poszczególnymi radami i to wymagało pewnego czasu na zapoznanie się ze wszystkimi sprawami dotyczącymi poszczególnych powiatów. A więc z góry założyliśmy, że kolejne rozmowy na temat powołania obszaru inwestycyjnego Dolnej Wisły nastąpią gdzieś wiosną tego roku. I tak się rzeczywiście stało. Na wiosnę odbyliśmy pierwsze spotkanie, gdzie wszyscy po raz wtóry zostali zapoznani z tym, co zostało do tej pory zrobione i chcieliśmy poznać opinię wszystkich starostów, jaki jest ich stosunek do tej inicjatywy. Wstępnie wszyscy wyrazili wolę dalszej współpracy. To zaowocowało kolejnym spotkaniem, na którym zakreśliliśmy mniej więcej obszar współpracy, a więc przede wszystkim chcielibyśmy współpracować w dziedzinie rynku pracy, to jest taka podstawowa rzecz, jak również w zakresie współpracy gospodarczej. Tutaj, jeżeli chodzi o takie cele szczegółowe, to mówiliśmy o trzech jak gdyby obszarach, mianowicie pierwsza rzecz to by była analiza potencjału społecznego, gospodarczego i infrastrukturalnego poszczególnych powiatów. Po drugie, przygotowanie oferty inwestycyjnej dla całego obszaru inwestycyjnego Dolnej Wisły. I wreszcie po trzecie, przygotowanie przedstawicieli gmin, powiatów oraz instytucji, organizacji biznesowych do współpracy z inwestorami zewnętrznymi. I na tym etapie należałoby już podjąć współpracę również z samorządami gminnymi i miejskimi z naszego terenu. To z kolei wymagało pewnych rozmów w ramach poszczególnych powiatów z samorządami, z jednostkami samorządu poszczególnych gmin i miast. Też daliśmy sobie pewien czas, żeby porozmawiać. W tej chwili jesteśmy na etapie takim, że wszyscy starostowie są po rozmowach i prawdopodobnie w najbliższym czasie odbędzie się podpisanie listu intencyjnego, gdzie wyrażona zostanie wola współpracy pomiędzy poszczególnymi powiatami, a więc ta inicjatywa, może jakoś nie chwalimy się tym w mediach, ale ona cały czas jest żywa, pracujemy tutaj na to, żeby ona była kontynuowana, ponieważ sprawa jest ważna dla całego obszaru inwestycyjnego Dolnej Wisły, dla tych 5 powiatów, szczególnie w sytuacji, kiedy tworzy się Gdański Obszar Metropolitalny, który ma nawet cele troszeczkę szersze. My mówimy na razie o współpracy związanej powiedzmy z rynkiem pracy oraz współpracy gospodarczej, wypracowaniem jednolitej oferty inwestycyjnej dla całego obszaru. Natomiast w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym ta współpraca ma również zahaczać o sprawy
komunikacji, kultury, edukacji itd. My te sprawy raczej odsuwamy na plan dalszy. Chcielibyśmy się skoncentrować na tych dwóch podstawowych celach i prawdopodobnie w najbliższym czasie list intencyjny w tej sprawie zostanie podpisany. Trochę komplikuje sprawa tutaj przystąpienia Tczewa, miasta Tczewa i miasta Malborka do Gdańskiego obszaru metropolitalnego, ale myślę, że to nie zaburzy na tyle naszej inicjatywy, żeby to przeszkodziło w jej realizacji. Duże oczekiwania związane z przynależnością do obszaru inwestycyjnego Dolnej Wisły mają władze Starogardu. Rozwój tego subregionu Dolnej Wisły, a więc w tym obszarze, w którym jest m.in. powiat starogardzki, trzewski, czy widzyński, sztumski, malborski, jest jakby takim organizmem po obydwu stronach Wisły położonym, który ma szansę rozwoju na tle dynamicznie rozwijającej się na przykład aglomeracji trójmiejskiej. I myślę, że tu można upatrywać w takim zjednoczeniu wysiłków, a to wynika także z strategii wojewódzkiej, rozwoju właśnie tych obszarów przywiślańskich.